Siedzącemu tam na krześle i usiądź obok niego Orzeł musiał salutować umundurowanej świni najpierw pięć razy przechodząc obok z przepisowym na prawo patrz następnie frontem przed nią za każdym razem gdy świnia chrząknęła musiał pytać herr oberleutnant sobie życzy dano świni wiadro piwa ze sznapsem a orzeł musiał pilnować, by oberleutnant świntuch co kwadrans dostawał solidny łyk mieszaniny. Gdy świnia już się napiła, orłowi też wolno było zaczerpnąć łyk z wiadra. Co jest dość dobre dla jednej świni, wystarczy też dla drugiej, oświadczył porta i zachichotał z przyjemnością. Pomiędzy łykami posać twą dupę na krześle naprzeciw oberleutnanta i salutuj. Orzeł zaprotestował, ale mały szybko nauczył go rozumu. Przypomina mi to proboszcza z pistolenstrasse, który chciał złożyć skargę na biskupa Niedermeyera, wtrącił porta. Pisał ją przez trzy dni. Och, zamknij się porta! zawołał stary. Nie zniesiemy tego dzisiaj po raz drugi. Porta kiwnął głową ze zrozumieniem i wskazał na orła. Teraz widzisz ty zjedzony przez mole więzienny pierdzielu jak małą wagę ludzie przywiązują do skarg żadna skarga nie znalazła jeszcze swego miejsca w historii świata jeśli masz nas dość aż pogardło. Po prostu spójrz na to, jak na zło konieczne. Zachowuj się przyzwoicie, a twoje życie będzie mniej więcej do wytrzymania. W przeciwnym razie przekażę cię pod jurysdykcję małego. Wystrzeli cię w górę jak rakietę 31 grudnia o godzinie za pięć minut północ. Orzeł wziął się do roboty blady, ale opanowany. Po trzecim kuflu piwa, porta zapytał jedną z dziewczyn czemu ma na sobie majteczki. Po siódmej szklance piwa krabe zaproponował szybką partyjkę rozbieranego pokera samo piwo już utraciło dla nas powab. Zbyt długo trwało, nim wywarło skutek. Wielka beka była w połowie pusta, więc dopełniliśmy ją whisky, kianti, wódką, jałowcówką. Aby uczynić ją naprawdę smakowitą, na koniec dodaliśmy butelkę sosu Worcester. Eleganckie towarzystwo tak robi, gdy przygotowuje koktajle, zawiadomił nas porta. Orzeł musiał potoczyć beczkę dwukrotnie na pagórek i z powrotem, by należycie wymieszać zawartość. Gdy skończył, rozbeczał się. Mały wstał z miejsca, podciągnął spodnie, podniósł z podłogi kawał sznura i podszedłszy do orła, zawiązał katowską pętlę. Wszystko ma swój koniec, powiedział radośnie, zakładając orłowi pętle na szyję. Oto ładny kawałek sznura. Teraz wyjdź na dwór, znajdź sobie miłe drzewo i powieść się, odchodząc z tego świata. Orzeł wyskoczył drzwiami, goniony przez małego. Zaskrzeczał głośno, gdy dobrze wymierzony kopniak posłał go z rozłożonymi rękami i nogami w dół zbocza, z za nim końcem sznura. Gdy dotrzesz na dno znajdziesz dobre drzewo tuż na lewo od siebie to był widok cieszący moje oczy stwierdził śmiechem porta mały morale, którego wam pozostałym brakuje nasz młody oficer medyk upił się straszliwie i uwodził sierżanta kwatermistrza w mylnym przekonaniu że jest to greta garbo twoje majteczki — Są zrobione z bardzo szorstkiego materiału, Miss Garbo — powiedział głośno czkając. Krabę trzasnął go bagnetem po palcach. — Pazury przy sobie, specjalisto od wymiotów. Medyk zalał się łzami, a potem jego twarz nagle się rozjaśniła, jak po zakończonym pogrzebie i splunął na podłogę. — Wypiszę ci świadectwo zgonu — oświadczył i zaczął pisać na figach jednej z dziewczyn. Eks Stapsfeld Schmidt nie żyje, samobójstwo. Potem tym upadł na Marlowa leżącego na podłodze i chlejącego. Jesteś trupem, zawołał, co było bardzo bliskie prawdy. Nie życzę sobie mieć tu trupa leżącego i zachlewającego się pod Darninę z tobą, albo pośle po żandarmerię. I nie pozwolimy, by padre Emanuel pobłogosławił orła, a nie może też dostać ostatniego namaszczenia, krzyknął Hajde. — Boże, miej litość nad nim, jeśli będzie tak bezczelny, by wrócić do życia, rzekł groźnie Porta, a teraz odmówmy dziękczynienie. Hajde skoczył na równe nogi i zaczął wybijać rytm, my zaś objęliśmy się wszyscy za ramiona, z małym płaczącym ze wzruszenia i zaśpiewaliśmy. Następnie rozpoczęliśmy rytualne wznoszenia zdrowia. Wyższy stopniem zapraszał niższego, lub też, gdy obaj mieli taki sam stopień, zapraszał posiadający więcej odznaczeń tego, który miał ich mniej, aby z nim wypił. Rozpoczął porta. Wzniósł swój kufel do oficera-medyka. Wślizgnąłeś się do naszego związku zawodowego tylnym wejściem z twego ogłupiającego uniwersyteckiego instytutu naukowego. Nosisz nasz mundur, ale nawet nie potrafisz odróżnić karabinu maszynowego od procy. Nie masz pojęcia, jak zaprosić stado głodnych kutasów do posiłku. Twoje zdrowie. Lekarz wstał niepewnie. Stanął chwiejnie, uniósł kufel i osuszył go jednym haustem, jak nakazywały przepisy. Następnie przepił do niego hajdę. Po nim Marlow, gdy nadeszła kolej starego, młody lekarz nie był w stanie wypić więcej. Padł jak przekłuty balonik, został wyniesiony na noszach przy wtórze marsza żałobnego i wyrzucony na śmietnik. Wolf chciał przepić do porty, ale spotkała go pogardliwa odmowa. Poklepując z dumą swą pełną baretek pierś, porta oświadczył —— Ty cholerna świeco zapłonowa, czy myślisz, że jestem rozdzielaczem, któremu możesz po prostu powiedzieć, by dał iskrę? — Pójdź i przynieś mi lok amerykańskiego piechura morskiego i będziesz miał malutką szansę, by otrzymać pozwolenie przepicia do frontowego Obergefreitera musisz mi wybaczyć czknął Wolf i próbował złożyć ukłon ale stracił równowagę i upadł u stóp umundurowanej świni którą błędnie uznał za którąś z dziewczyn droga młoda pani wykrzyknął twe zachowanie nie może być uznane za przyzwoite chodzić publicznie bez majteczek Następnie dał świni głośnego całusa prosto w ryj, wyszczerzył idiotycznie zęby i zawołał, Twe wargi są chłodne i nie można im się oprzeć. Następnie stał się ordynarny, ale w połowie zdania dostrzegł odznakę stopnia na mundurze świni, niezgrabnie zasalutował z szeroko rozstawionymi palcami na pańskie rozkazy, herr Oberleutnant, Jestem na pańskie rozkazy, herr Oberleutnant, jest pan świnią. W końcu osunął się na podłogę. Wtedy nastąpił nowy pogrzeb. Ponieśliśmy go wysoko nad głowami do śmietnika i tam położyliśmy obok zwłok doktora. Pojawił się padre Emanuel, stanął na chwilę w drzwiach, przyglądając się nam i potrząsając głową. Marlow zaprosił go do środka. Mały uparcie podążył za nim chwiejnym krokiem, ale wyczerpany osunął się na śmietnik. Gdy ujrzał leżące bez życia ciało doktora, ogarnęła go żałość i błagał o przebaczenie za to, że go zabił. Przysiągł, że nigdy więcej tego nie powtórzy. Następnie odkrył Wolfa i zaszlochał z głębi złamanego serca: Dobry Boże, jestem masowym mordercą! Następnie zaczął myśleć o wszystkich obelgach, którymi obrzucał go w przeszłości Wolf, i zamiast płakać, zaczął pluć na trupa. Wtedy wydarzyło się coś takiego, że prawie zemdlał. Trup wstał. Mały wydał kwik przerażenia, chwycił swój pistolet i opróżnił magazynek w ducha, ale na szczęście wszystkie osiem strzałów chybiło. Co jest tu diabła? Krzyknął Wolf, wyciągając za cholewy granat ręczny, którym rzucił w małego, ale zapomniał pociągnąć za sznur zapalnika. Małyż rzucił się do chaty. Tam jest trup, ciskający we mnie granatami ręcznymi. Wrzasnął, teraz idę do domu, mam dość wojny. Wolf, zataczając się, wszedł do środka, wycelował oskarżycielsko palec w małego. Morderca. Mały chwycił pistolet maszynowy, który wyrwaliśmy mu z najwyższą trudnością. Uspokoił się dopiero, gdy Wolf zaproponował, że do niego przepije. Nagle, eks-spadochroniarz Marlow skoczył na równe nogi, przysłuchując się uważnie. Obok niego na ziemi leżała dziewczyna z szeroko rozłożonymi nogami. Mały leżał na drugiej, robiąc z nią to, co nazywał umizganiem się. Nadchodzą czołgi. Ryknął Marlow. To nas otrzeźwiło. Chwyciwszy za broń, usłyszeliśmy znajomy szczęk, na który krew zastyga w żyłach nawet najdzielniejszym. Piechota morska, zaśmiał się porta i przywiązał cztery granaty ręczne do butelki pełnej benzyny. Nom de Dieu, oni usłyszeli nasze małe święto. Zachichotał legionista. Drzwi otworzyły się i do środka wsunął głowę w hełmie wartownik z trudem chwytając powietrze. Alarm! W dolinie słychać gąsienicę czołgów. Barcelona odepchnął go na bok. — Spierdalaj, chłopczyku, my to załatwimy! Mały leżał płasko na brzuchu, szukając pod łóżkiem pancerfausta. Jeden za drugim chwiejnie wyszliśmy na dwór, gdzie usłyszeliśmy odgłos silników. Stary szedł pierwszy, trzymając w każdej ręce wiązkę granatów. Marlow szedł za nim, niosąc minę talerzową. — Silniki Maybacha — oświadczył Oberfeldwebel Wolf — i ślady gąsienic Tygrysa — odrzekł Porta z pewnością siebie zawodowca. — Coś tu się nie zgadza — powiedział Wolf. W warsztatach naprawczych nie mamy żadnych czołgów, i na tym odcinku frontu jesteśmy jedynym batalionem tygrysów. Wyjrzeliśmy z za drzew nakrętą, wijącą się szosę. Było ich przynajmniej pięć czy sześć. Słyszeliśmy głosy klnące po niemiecku: Zmień bieg ty, dupowołowa! Nastąpił zgrzyt w skrzyni biegów, silnik ryknął. Porta i Wolf spojrzeli po sobie. Amatorzy, mruknął Wolf. Nigdy nie nauczą się jeździć tygrysami, stwierdził Porta. Uważam, że to są cyganie. W każdym razie ponura sprawa, wtrącił Barcelona, wymachując butelką koktajlu mołotowa. Dam im lekcję. Porta zajął stanowisko na środku drogi, szeroko rozstawiwszy i mocno wparłszy w nią nogi. Granatem ręcznym podrapał się we włochatą pierś. W lewej ręce miał dzban czystego spirytusu. Brzęk gąsienic czołgowych stał się ogłuszający. Barcelona ustawił karabin maszynowy za przewróconym drzewem. Musiał zrobić to sam, bo nie miał pomocnika. Wbił nogi trójnoga w ziemię, sprawdził ustawienie poziome i poprawił kąt poniesienia, a potem postawił koło siebie trzy koktajle mołotowa. Marlow i Wolf zawiesili na drzewie pocisk 75 mm i podwiązali do niego kilka drutów, w ten sposób zmieniając go w ciągu kilku sekund w śmiercionośny baum krepirer. Biada każdemu, kto by wpadł na jeden z tych drutów. Legionista leżał wysoko na pagórku z dwoma sprzężonymi miotaczami ognia. Jeśli spróbują się wycofywać, będą praktycznie martwi, gdyż będą musieli przedostać się przez ścianę płonącej ropy naftowej. Pierwszy czołg pojawił się na ostrym zakręcie: najpierw tłumik ognia wylotowego na długiej lufie armaty. Był to nasz najnowszy model. Tygrys II. Właz był otwarty, a w nim ujrzeliśmy postać w czarnym mundurze, ale popełnili fatalny błąd wysyłając ich w roli komandosów. Dowódca w wieżyczce miał na głowie tyrolski kapelusik, jakiego żaden niemiecki pancerniak nie nosił od roku 1942. Było to nakrycie głowy, jakie po cichu zabierało się na urlop, by zadzierać nosa. Ciężki, szeroki, ogromny tygrys pojawił się, pchając się z trudem po krętej szosie, następny tuż za nim. Porta nadal stał na środku drogi. Podniósł rękę, by zatrzymać stalowego, górującego tuż nad nim potwora. Zajrzał do lufy jego armaty kalibru osiemdziesiąt mm i uśmiechnął się do dowódcy wychylonego zwierzyczki. Witamy w naszej knajpie! Zawołał. Dowódca czołgu miał typowo drezdeński akcent. Grisgot! Napracowałem się szukając was. Przypuszczam, że jesteście piątym szwadronem dwudziestego siódmego pułku służby specjalnej. Jestem Oberfeldwebel Brandt z drugiego szwadronu. Mamy zameldować się u was. Mamy nowe czołgi z miotaczami ognia. Czy powiedziano wam o nas? Porta łyknął czystego spirytusu i pocałował swego kota w tył głowy. — On jest dobry, Stalin, co? — Cholernie dobry. Mógłby mieć znakomity numer cyrkowy. Mały zaczął macać zakrętkę granatu. — Będzie miał gorąco pod dupą. Stary odepchnął Portę i małego na bok. Ciężkim krokiem i wymachując rękami podszedł do wielkiego czołgu. — Allo, kumplu. A może by tak hasło po prostu żeby zrobić wszystko jak należy? Sam odpowiedział tamten z szerokim uśmiechem. Marlow trącił Hajdego. Czy widzisz? To blade gówno ma esesmańską trupią główkę na wyłogach. Jeśli to są piechurzy morscy Majka, to ja zwymiotuję. C'est bordel! mruknął legionista, ale wdepnęli. Pierwszy czołg został skierowany prosto do zapory drogowej, gdzie wisiało osiem min talerzowych. Wsiedliśmy na niego. Człowiek w wieżyczce zrobił się nerwowy, zauważywszy nasze koktajle mołotowa. Chcesz cygaro? spytał porta, wyciągając granat trzonkowy, z którego niebezpiecznie zwisało porcelanowe kółko. Następny czołg, tygrys jeden, podjechał ciężko szosą i zatrzymał się tuż za pierwszym, co było niebezpiecznym błędem taktycznym. Nie wierzyliśmy własnym oczom, gdy cztery kolejne zrobiły to samo. Czy macie tu jakieś cipy? Zapytał dowódca pierwszego czołgu. Mamy broń, uśmiechnął się porta przyjechaliście z Rzymu zainteresował się Marlow podrzucając w powietrze granat ręczny jak żongler z płonącą obręczą czemu macie czołgi różnych typów zapytał dociekliwie porta czemu wieziecie je do nas jesteśmy pułkiem szkolnym znamy pierwszy model pozbyliśmy się ich trzy miesiące temu gdzie byłeś rekrutem w drugim pancernym w Eisenach stary wypchnął mnie do przodu Wobec tego on jest jednym z was, uśmiechnąłem się. Nie pamiętam cię, w którym szwadronie byłeś? Czwartym. Ach tak. Waszym szefem był Hauptmann Krajewski. Kto był oficerem dowodzącym? Major von Strawitz, był dobrze poinformowany. Rzeczywiście, hrabia dowodził tą jednostką. Stary trącił mnie, ale nie całkiem wiedziałem, co ma na myśli. — Czy pamiętasz nazwisko adjutanta? — zapytałem. — Zawsze je zapominam. — Oberleutnant von Kleist — uśmiechnął się Webel z dresdeńskim akcentem. — Kiedy opuściliście pułk? — spytałem. — Zaraz po Raciborzu. Czy wiesz, gdzie jest teraz... — Kjazindgraf Graf von Strawitz, kontynuowałem, spytany z trudem ukrywał nerwowość. Co u diabła oznacza to przesłuchanie? zawołał poirytowany. Otwórzcie te zapory i wpuśćcie nas do środka. Mamy się zameldować. Wyciągnął różne dokumenty i wskazał na pieczęć. Jak widzisz, przyjechaliśmy prosto z dowództwa armii, więc do góry ten szlaban. Spokojnie. Uśmiechnął się Porta. Ta kampania to nie sprawa ekspresowa. Nigdy nie należy stąpać po cienkim lodzie. Wyskakujcie z tych czołgów, a my je poprowadzimy. Major Mike woli widzieć w wieżyczkach znajome twarze. Czy to ten major, który był w amerykańskiej piechocie morskiej? Tak, brachu. Koszary szafilt, Hawaje, tamten przełknął ślinę. Mały zaczął sobie jeździć na lufie armaty, wsadził do jej wylotu granat i niedbale bawił się porcelanowym kółkiem. Co ty u diabła wyprawiasz? zawołał Oberfeld Webel. Powiedział coś do załogi we wnętrzu, czegośmy nie dosłyszeli, ale zobaczyliśmy, jak złe oko miotacza ognia ruszyło z miejsca. Legionista, który znalazł sobie miejsce na tylnym włazie, zajrzał ciekawie do wieżyczki. Onli kup odwrócił dłoń kciukiem w dół i w tej samej chwili ryknął jego pistolet. Człowiek w wieżyczce upadł do przodu podziurawiony jak rzeszoto. Koktajle Mołotowa zaczęły wlatywać przez otwarte włazy wieżyczek. Wolf wziął zamach do tyłu i mistrzowskim rzutem umieścił minę talerzową tuż pod podstawą wieżyczki trzeciego tygrysa. Nastąpiła rozdzierająca uszy eksplozja i piętnaście ton stali uniosło się w powietrze. Długolufa armata kalibru 88 mm pofrunęła w sosnowy las, a kawałki ciał były rozrzucone we wszystkich kierunkach. Płonąca ropa tryskała wokół nas, a wybuch następował. Za wybuchem, jak erupcja wulkanu. W samym środku tego piekła stała chwiejąc się postać młodego lekarza ściskającego torbę pierwszej pomocy. Krzyknął coś niezrozumiałego. Twarz miał zalaną krwią, i brakowało mu połowy nosa. Żar uderzył w nas, jak zaciśnięta pięść, płonąca ropa, i mdlący zapach spalonego ciała. Wszystkie sześć czołgów stało w płomieniach. Zdrajcy, mruknął nasz lekarz i rzucił się na ziemię obok porty. Amerykańscy Niemcy, poprawił go porta, w tej wojnie nie ma zasad, tylko nieuczciwa gra i brudne chwyty, gdyby ci amatorzy spróbowali ze szwadronem, który ma swe czołgi w naprawie i nie wybrali pułku służby specjalnej To by im się udało. Powinni byli zadać sobie trud przyczepiania regulaminowych trupich główek do wyłogów, mruknął mały. Wszyscy wiedzą, że nie ma tu jednostek pancernych SS. Porta wstał i obojętnie popatrzył na płonące czołgi. Teraz chce mi się pojebać, ogłosił. W sosnowym lesie zatknęliśmy czterdzieści dwa brzozowe krzyże, z nazwiskami amerykańskich czołgistów każdemu według zasług. Rozdział piąty. Monte Casino. Nazwa klasztor na pół zapomniane miejsce na południe od Rzymu. Nie. Piekło tak nie do opisania, że nawet ludzie o największej wyobraźni nie będą umieli opisać jego okropności. Było to miejsce, gdzie martwi umierali po pięć razy, miejsce głodu i pragnienia, cmentarz młodych ludzi między dwudziestym i trzydziestym rokiem życia. W okopach leżały wysokie stosy ciał. Było ich tak wiele, że przestaliśmy je usuwać, deptaliśmy po nich i cofaliśmy się, zdrętwiali z przerażenia, gdy rozlegały się ich. <laughs> Przepraszam, brachu, myślałem, że jesteś martwy. I byli martwi. Krzyk dobywał się z szeroko otwartych ust, gdy nadepnęło się na ich pełne gazów ciała. Co było najgorsze? Huraganowy ogień, głód, pragnienie, błyszczące bagnety, płonąca ropa naftowa miotaczy ognia, czy bezwłose szczury wielkości kotów? Nie wiem. Ale jedyną rzeczą, której ani ja, ani żaden żołnierz, który tam był, nie potrafił zapomnieć, był smród słodkawy smród trupów pomieszany z zapachem chloru. Przez całe miesiące lepił się później do rannych w szpitalach, doprowadzając do mdłości lekarzy i pielęgniarki. Zabrano i spalono ich mundury, ale smród przeniknął ich do kości smród Monte Cassino. Dziewięć na dziesięć kolumn zaopatrzeniowych pozostawało w wąwozie śmierci. Krwawe, nierozpoznawalne bryły. Można jeść korę, liście, nawet ziemię dla oszukania głodu, lecz nie pragnienie. Biliśmy się jak dzikie zwierzęta o kałuże. daleko na ziemi niczyjej odkryliśmy pełen wody lej po pocisku. Piła ją chciwie cała horda szczurów. Cisnęliśmy w nią granatem ręcznym, a potem, nie zwracając uwagi na wybuchające pociski, rzuciliśmy się tam i pili, pili, pili. Po południu wybuchy pocisków opróżniły lej. Na dnie leżały rozkładające się trupy. Były tam od dawna. Wywróciły nam się flaki. Ale następnego dnia znaleźliśmy inny lej i piliśmy znowu. To było Monte Cassino. Święta góra. Tajna misja. Szczyt grzbietu zasłaniała gęsta błękitna mgła. Co chwilę wchodziliśmy w płaty niskiego oparu. Stado kruków krążyło uradowane nad zapomnianym trupem. Odgonił je wielki ptak morski. Po całonocnym kopaniu, które kosztowało nas dwunastu ludzi, byliśmy źli i zmęczeni. Padły pierwsze, złośliwe, 105-milimetrowe pociski. Odgłosem przypominały zatrzaskiwanie olbrzymich wrót. Na szczęście dla nas nie miały zapalników natychmiastowych. Gdyby tak było większość z nas zostałaby załatwiona tu i teraz. Gdy zaczęły nadlatywać, porta i ja rozwijaliśmy zwój drutu kolczastego. Przez następne dwie godziny leżeliśmy na ziemi niczyjej. Wtedy zaatakowali całe ławice piechoty. Mieliśmy przy sobie tylko lekką broń, gdyż szkopaliśmy, tak więc jako broni musieliśmy użyć drutu kolczastego i słupków. Każdy z naszych zaostrzonych, stalowych słupków był równie dobry jak bagnet. Większość strat ponieśliśmy wracając z natarcia, gdyż strzelała do nas nasza własna piechota, celując nisko w przekonaniu, że jesteśmy Anglikami. Gdy dotarliśmy do jej pozycji, Mike trzasnął w głowę dowódcę kompanii, rozkładając go nieprzytomnego, zaś leutnant Ludwig padł u stóp swego dowódcy z połową wnętrzności zwisającą z ziejącej dziury w brzuchu. Ludwik miał tylko osiemnaście lat i była to pierwsza jego akcja bojowa. Dowódca zwymiotował. Okopywanie się i drutowanie nie były uważane za coś istotnego na równi ze służbą wartowniczą. Nikt tego szczególnie nie lubił, ale trzeba to było robić. Zawsze były przy tym straty. Robotę przydzielano jednostkom wypoczywającym. Słyszeliśmy na północ gwałtowny ogień artyleryjski. Brzmiał tak, jakby coś miało się zacząć w Forti. Ale to nas nie obchodziło. Nigdy nas nie wzruszało, nawet gdy usłyszeliśmy, że została zmieciona cała dywizja. Ci ludzie to nie byli nasi znajomi. Byliśmy do szpieku kości egoistami. To nas uczyniło obojętnymi na cudzy ból. Gdy dotarliśmy do drogi, gdzie powinny były czekać na nas ciężarówki... Nie było ich. Ze złością cisnęliśmy hełmy na ziemię i posłaliśmy służbę transportu do piekła i z powrotem. Nie znosiliśmy ich i uważaliśmy za dekowników, podobnie jak kucharzy. Z mgły wynurzył się Leutnant Frick w towarzystwie dwóch obcych oficerów Luftwaffe. Przeszli powoli przed szwadronem, wybierając różnych ludzi, którym mówiono, by stanęli na zbiórkę po lewej stronie drogi. Stary kiwnął głową. Znów szykuje się brudna robota to śmierdzi misją specjalną. Wybrano prawie wszystkich z drugiej drużyny, w sumie siedemnastu. La mer do zaklął legionista, trzęsąc się z zimna, żegnaj nasza poranna kawo. Leutnant Frick przywołał starego. Poszeptali. Następnie wywołano Gregora Martina i Marlowa, którzy podeszli do nas. — Więc nie potrafią sobie bez nas poradzić — uśmiechnął się Marlow, siadając obok legionisty. Oficerowie Luftwaffe dokładnie obejrzeli każdego z nas. Podjechało parę trzęsących się ciężarówek. — Piąta kompania wsiadać. Wybrani przejść na lewo — zakomenderował majk. Ci, którzy mieli szczęście, radośnie wsiedli do ciężarówek i pomachali nam rękami. Plunęliśmy na nich. Małemu to nie wystarczyło. Cisnął w nich wielkim kamieniem. Zabroń! Rzędem za mną! wydał komendę leutnant Frick. Ciężarówki Luftwaffe zawiozły nas do Teano. Tam przez cały dzień leżeliśmy za budynkiem stacji, czekając. Połowę życia żołnierz spędza na czekaniu. Graliśmy w oko. Gdy nadeszła pora kolacji, włamaliśmy się do stojącego na bocznicy wagonu z zaopatrzeniem. Dwie skrzynki koniaku spowodowały, że życie wydało nam się odrobinę przyjemniejsze. Porta znalazł cztery prosiaczki, które upiekliśmy narożnie. To jest rabunek, mruknął stary. Można was za to powiesić. Przynajmniej wyciągnę kopyta z pełnym brzuchem, odrzekł porta. Gdy nas obudzono i kazano przemaszerować do gęstego lasu, była północ. W lesie stało, oczekując nas piętnaście ciężarówek SS. To była niespodzianka. Ciężarówki należały do dwudziestej dywizji grenadierów SS, składającej się głównie z ludzi z ościennych państw. Raz spotkaliśmy tę dywizje na Białorusi. W ciężarówkach leżały w tyle płaszcze i hełmy SS. Co to jest u diabła? warknął zdumiony Stary. Czy oni chcą spróbować wepchnąć nas do SS? Barcelona i Mały już z przyjemnością przymierzali płaszcze. Mały założył jeden z odznakami szarfirera i dumnie w nim paradował. Pogardliwie wskazał palcem na Starego, który patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Stań na baczność, ty antyku, gdy przechodzi Unterszaffirer. Albo wolisz może pobyt w obozie koncentracyjnym by nauczyć się dobrych manier. Jestem ważną osobą. Nawet raz pocałowałem Führera w dupę. Zapamiętaj to. Lieutenant Flick pojawił się za jednej z ciężarówek. Zdejm ten płaszcz, Kreuzfeld i trzymaj gębę na kłódkę. Tak jest, Sturmführer, Unterführer SS Kreuzfeld melduje posłusznie swoje odejście cisnął płaszcz heum w głąb ciężarówki, podszedł ponownie do Leutnanta Fricka i strzelił obcasami. Herr Leutnant, Obergefreiter Kreuzfeld melduje swój powrót. Leutnant Frick gestem pełnym irytacji polecił mu odejść. Wsiądź do tej ciężarówki na sam tył i zrób